Obieramy kurs Kemping Jawor, Solina, ruszamy. 7.30. 7.30. Małe koniki z tyłu śpią. Proszę. Tak wygląda zdenerwowany Michał. No i dupa. Wytrzymuje, po prostu nie wytrzymuje. No to jest jakiś siwy de mnie. Parasol tu wezmę. Dzień dobry, a głosu mi brakuje. Cześć, witajcie. Kolejnego dnia. Ruszamy z Kazimierza. W kierunku? Soliny. Obieramy kurs Kemping Jawor, Solina. Ruszamy. 7.30. 7.30. Także dzisiejszy czas mamy niezły. I tak mamy 30 minut spóźnienia. Nie mogę 30 minut spóźnienia, ale to nie 2 godziny, to jest postęp. Dobra, teraz kurczę, żeby tutaj gdzieś nie przychodzić niczym. Kurczę, kurczę, kurczę. Bardzo było miło. Tak, wyspaliśmy się. Kto się wyspał, ten się wyspał, nie każdy mówi za siebie. Pasy, nie ma pasów. Julia, pasy. Tak. O, żegnaj, maluni kempingu piękny. Także słuchajcie, lecimy. Zostało nam jeszcze 300 km. Oczywiście już w Bieszczadach to pewnie troszeczkę dłużej zajdzie, bo tam drogi jakie są, takie są. Góra, dół, ale póki co lecimy. Może klimkę jeszcze wyłączymy, co? Wyłączymy klimkę. Bo jest 19 dobrze. Stopni. Ale pogoda piękna. Pogoda piękna, zapowiada się pięknie. Kanapki zrobiliśmy, żeby nie jeść śniadania rano. Picie mamy. Także nic, tylko jechać. Zobaczymy, jak nam pójdzie, będziemy wam opowiadać. Przepraszam, jeszcze kemping zakończony, tak? Tak. Michał zawsze mi zadaje takie pytania, nie? Ja wejdę, przejdę się przez przyczepę, pozahaczam wszystkie szafeczki, drzwiczki, stryczki i wsiadam do samochodu, ruszamy po pierwszym kilometrze. Michał mówi, a na pewno zamknąć, a na pewno. I wtedy mi się włącza taka lampka i sobie myślę, kurde, zamykałam, ale czy ja za, a może nie sprawdzę, ale nie wiem, ale, ale. I wtedy przez następne 300 km ja będę się zastanawiała, czy aby na pewno ja zamknęłam. Więc przy pierwszych lepszych światłach teraz wylecę z samochodu, prawie łamiąc nogi, żeby sprawdzić, czy na pewno zamknęłam drzwi. To jest dobre, nie? Są zamknięte, ale czy no niekoniecznie muszą być zakluczone. No ja je pewnie zakluczyłam na pewno, ale tak już teraz nie wiem, czy na pewno. No na 100%, ale może na 99%. Mówię wam, to mnie zawsze w trąbę robi, nie? Ja najlepiej jak sobie podśpiewuję. Wyłączyłam żelazko, wyłączyłam żelazko, wyłączyłam żelazko. A potem po 6 godzinach myślę, a nie śpiewałam, że wyłączyłam, to ja jej wyłączyłam. Bo tak to nie pamiętam. Tato? Najważniejsze, że wyłączyłaś, nieważne co śpiewasz i jak śpiewasz, że pamiętasz. No dobra, to na razie. Do zobaczenia potem, hejopa. Słuchajcie, jedziemy. Minęliśmy Rzeszów, zostało nam jeszcze 90 km. I nawigacja nam pokazuje, że te 90 km pojedziemy przez 2 godziny. Nie. No to pojedziemy. Ale ruch jak na Marszałkowskiej. No bo teraz jest taki ten... Nie, bo teraz jesteśmy koło kościoła po prostu. Tak, i w każdej jednej wiosce generalnie chyba msza jest o tej porze. No tak, bo zbliży się 11, no to jak? A gdzie my teraz jesteśmy? W jakiej miejscowości? Nie wiadomo. O Jezu. Tego nie wie nikt. Ciężko w ogóle wymówić, nawet gdybyśmy wiedzieli. Ale jedzie się dosyć przyjemnie w niedzielę. Fajnie się, teraz się taki ruch zrobił po tym kościele, no nie? No bo to jest 11 godzina, to ludzie wyszli po prostu, tak? Ale generalnie rzecz biorąc, dzisiaj jedzie się bardzo spokojnie. Nie ma ruchu. Ekstra. Nie ma co narzekać. Małe koniki z tyłu śpią.
grosz. W 6:30 wygoniliśmy z Wyra. Tak? To było w 7:30. Aha, no tak, bo 7:30. Od 7:30, więc teraz odsypiają. Dobrze, niech śpią. Przynajmniej jest cisza i spokój w samochodzie. Albo bo mama daleko jeszcze. Nasz Kuba wczoraj obiecał nam zmianę. I poprawę. Ja już uwierzyłem. Ale on to obiecuje 3 razy dziennie. Tak. W zależności co chce. Się posiusiałam ze szczęścia. Boże, jaka tu cisza i spokój. Boże, przepraszam, ale ja ziewam. Mówaj, tatuś. Idziemy takimi włoskimi ścieżkami. Tak wygląda zdenerwowany Michał. W przyczepie to nam chyba szklanki podskakują na 10 cm na półkach. I widelczyk z łyżeczką przygrywają walczyka. No co, no życie, no trudno. Chyba jesteśmy. Prawie. Ile mamy? 18, nie, 1 kilometr? 8? 1,8? No, dojeżdżamy. Ale ta droga dała nam w kości, tata, co? Znaczy nam jak nam, przyczepca. Kurczę, takie dziury w mózgu, kurczę, to auto, to trzeba było zjeżdżać na pobocze. Jezu, znowu tak... Skup jak było tu ta kamera. Wagonik. Idziemy tam? No na pewno. Dobra, słuchajcie, szukamy kempingu póki co. O my god. A tu co? Jej! Bo jest bardzo inteligentnie zostawiać samochody na poboczu, na zakręcie. Kurwa, nie przejedziemy. Mam się ich tam zatrzymać? Nie, zaraz zatrzymam. Da się drzwi otworzy, nie? Dobra, jedziemy póki się da. No i dupa. Ała. No ale my tu nie możemy zjechać przy pana. Nie zjeżdżamy, Misiu. A to 1 cm tylko. No ale dawaj się radę. Nieoznakowani Kia Polańczyk, Bieszczacka. No. Dobra, mam tu zaznaczony ten camping Jawor? Nie wiem. Chyba tak. A gdzie ci ludzie tu idą, że to jest taka wycieczka? Na Zaporę. A, no właśnie. I te dzieci mają gumowe zabawki pompowane do płyt, się pływa? Tak, to jest poziom. Patrz tam u góry, Kubuś, kolejka. Dobra, weź księżniczko z tym tyłkiem troszkę się schowaj. Żebym ci tych
Normalnie muszę wam powiedzieć, że się pierwszy raz dzisiejszego dnia ugotowałam, nie? Facet na zakręcie, całe pobocze zastawione autami, widzi, że jedziemy z przyczepą, więc się zatrzymuje, a idioci z tyłu za nim po prostu go mijają. Przepraszam, tego słowa miałam nie powiedzieć, ale nie wytrzymuje, po prostu nie wytrzymuje. No to jest jakiś siwy dym, nie? Po prostu nie do wiary. To cud, miód i orzeszki, nie? I po prostu, ale facet się zatrzymuje, stara się zablokować ruch za nim, a ci ludzie go wyprzedzają, tak sobie po prostu. Gdzie jest ten kemping? Julio! Nie wiem, no musisz jechać dalej, Michał, z strzałka. No po prostu nie do wiary. A zobaczcie, co tu jest. Nie do wiary. Wjazd na kemping graniczy z cudem. Wam współczuję tam dalej. Strasznie, dzisiaj. Ale za nami już było całkowicie. Wracajcie na kemping. Słuchajcie, naprawdę siwy dym. Dzięki. Dzięki. Na lewo do samej góry, tak? Tak, właśnie pani się zdenerwowała przed chwilą. Jakaś, która chciała tutaj przyjść, że tu nie ma, kurde, parkingu. I stali dwoma osobówkami przed nami i myśleli, że tu jest po prostu parking taki, o. Dzień dobry! Dzień dobry! Dobra, idziemy zobaczyć. O Jezu, no dobra, to idziemy zobaczyć. Normalnie mamy to. Zajechaliśmy, jesteśmy. Tak stoimy. Nie wiem, tak żebyśmy nie spadli w dół. Siemano. Witamy was z Bieszczad. W końcu się rozłożyliśmy. Także słuchajcie, idziemy zobaczyć, co jest co. Co jest daj pięć. Rękę. I tyle. Potem wam pokażemy, jak stoimy. Tata, kasę masz? Masz. To idziemy na zakupy. Takie są właśnie. Ja. Ania. Słucham. O, może zapiekanki zjemy? Nie. Ty już pierw... Michał, jak zobaczy żarcie, to od razu giba. Pierwsza knajpa. No przecież zaprosiłaś mnie na obiad. A ty stawiasz. Ja mam... Ty zaprosiłaś mnie na obiad, a ja mam magnesów szukać, czy co? Tak, o właśnie. Jako? Gdzie my? Nie wiem, ktoś pisał. Idzie. Słusznie.
Skończyłem 5 dych niedawno, nie? Mój pan? Tak. 100 lat! A mój kolega mi kibicuje. 100 lat! Ladako! Ladako, dla was! A ja? Idź wrzuć. No i co, panu? I dla piękny pan. Dziękuję, chłopaku, ale jesteś gościu, super! Jaki jesteś odważny! Chodź jeszcze raz tu! Idź do pana. Idź do pana, podejdź. Idź do pana, idź z Julką. Tak sobie żółwia przybijemy. Dawaj, super! Nie wiem, gdzie to jest. Fajny gość. I o to chodzi, proszę państwa. Nie! Aneta wyszła za Włocha, lecz nocą w kocie ciągle szlocha. Pan mi lepszy do Polaka, lepszy kawał łajdaka. Dla niego usta swoje wciąż maluje na czerwono. A Bóg jak Bóg, w końcu dla zwierząt trzyma drog. To mamy często z dowoli, choć nie wiadomo, czy to mama, czy kamola. A z Podsławka do Palermo, jak wiemy, drugi szmat. Ale ta kocha Włocha, w ciemnym kącie sobie szlocha. Włoszek po włosku przelicza dni, od poniedziałku do niedzieli. Pararara. Jak ten pirat się nazywa? Majtek. Majtek? Nie, kapitan. Hak. Kapitan Hak. Kapitan Hak. No. Bardzo fajny zespół tutaj gra, na przykład mogłabym tu siedzieć pół dnia ich słuchać, nie? Bardzo mi się podoba. Rzadko kiedy aż tak. Próbujemy dojść, zobaczcie, jaki maluszek. Z przyczepką. O. Ten dźwięk felgi. Klapa z tyłu otwarta. Żeby się nie zagotował. Z Holandii, słuchajcie. A, bo pan się będzie rozbijał. Super. Idziemy na schody. Super. Do góry szło się fajnie, nie? Znaczy z góry. Do góry już trochę gorzej. Nie, no idzie się dobrze, nie źle, bo te schody nie są jakieś strome, ale idzie się schodów. Żebym nie wiedział, że to takie premium, to chyba bym nie chciał premium, tylko się ustawił trochę niżej. Nigdy nie się szykuje. I tak oto chodź, stoimy. Dzień dobry. Dzień dobry. O, masz linkę na pranie. Gdzie? No.